Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, ze mną jest... Reksiu, siema. Patrzcie, jaki agent. Agent Tomek siedzi tam na fotelu, jak szef rozwalony. Chłop raz gra w Skyrim, raz Hitmana. Dobra, co my musimy robić w ogóle? Dziennik zadań, zobaczmy. Skontaktować się z gierę. Dobra, myślę, że możemy zająć się fabułą w tym odcinku, bo jednak ostatnio mieliśmy dużo pobocznych, więc... możemy się zająć właśnie tym. Musimy się właśnie teraz skontaktować z GR-em. O, rozkręcamy się, chłopaki i dziewczyny. Rozkręcamy. Uwielbiam te obskurne windy. Ponieważ większość biegaczy jest... Zawsze się boję, że zatnie się i utknę w połowie. Brakuje tylko muzyczki. Tak, tak. Sneaky Snitcha najlepiej. Tak. Sneaky Snitch to jest życie. I to będzie tutaj, no właśnie. A, miałem broń naprawić i sprzedać, ale dobra, to następnym razem. I to już jest tutaj, okok. Tu Crane. Raportuj. Szef wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Uwielbiam to, jak masz szmatą owiniętą latarkę na ramieniu. Tak? Zajebiście to wygląda. Ja nawet nie wiem, jak to wygląda. Czekaj, pokaż. Chodź tu. Gdzie ty jesteś? No stoję tu. Ale jak to chcesz zobaczyć? Co jest? No widzę, że masz latarkę zawiniętą w koszulce. Aha, bo ja też tak mam. No oczywiście, że tak. Profesjonalnie, ale w sumie prymitywnie, ale działa. Dobra, no to co? No jak ono odpala, tak chyba. Idziemy po zrzut. No, idziemy do kotła. Tu wyskoczy? Nie, nie wyskoczy. Te slumsy, te zadania specjalne, to nie wiem, bo to są takie wyzwania bardziej, nie? Tak. Nie wiem, może jakieś tam, specjalne. Kiedyś tam jedno zrobimy. Ja już biegać nie mogę na przykład, o. No szybko ta wytrzymałość schodzi. Później nam się zwiększy. Crane, w kotle ląduje 3/4 zrzutów. Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Dobra, lecimy. Nie ma problemu. A, tu mamy domek, to ten do zabezpieczenia. Dobrze. Znajdź schronienie i czekaj. To czekaj, to może sobie to ogarniemy najpierw. No, trzeba wyjść do góry chyba, tak? Tak. Dobra. Renata, wskocz na balkon. Skopniaka dostał. Skąd ty, gościu, te bezpieczniki nosisz? Skąd ty to... masz to? O kurde, zombiak się tu trochę padł pod podłogę. Zgliczował delikatnie. O, posążek. O. Zebrałeś posążek? Nie. A co mam tu jeszcze? Czekaj, bo chciałem tu zabezpieczyć ten domek, ale coś... Musisz na górę wejść. A, bo tu jeszcze mamy Andrzeja. Nawet dwóch. Nawet dwóch Andrzejów. Dobra, szybki headshot i do widzenia. Kurde, jestem zmęcony, dawaj ich. I co mamy to? Mamy to. Już trzecia strefa na 17, no i baja. Łe! Nie mogę sobie coś zrobić. Zrobiłem mały skok wiary. Nie mogę go zebrać. I z klikiem. A, ty odpaliłeś prąd, dobra. Ja już domek zrobiłem, no. Czemu nie mogę z niego zebrać nic? Bo mam tu mały problem. Nie wiem, muszę pod mapę wpadć czy coś? Znalazłem skrzynię. Nie. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. Tu mam jakąś skrzynkę jeszcze. Ale w ogóle podoba mi się strasznie to, że ta gra jest taka dynamiczna. Wiesz, jak to fajnie wygląda, jak ty skrzynkę otwierasz? Trzymasz ręce w powietrzu. No, tak się właśnie otwiera. Ja otwieram siłą woli po prostu. A nie tak tam jakimiś wytrychami. Brak miejsca w ekwipunku. Szkoda. Dobra, gdzie jest ta skrzynka w ogóle? To na górze. Nie! O! O nie! Zombiak nie działa. Co ja robię?
A tu się nie da wskoczyć. Co ja robię? Ty widzisz, co ja robię? Nie wiem, nie widzę cię. Ale Boże, to... Virale, ja to też jestem naprawdę inteligentny. Nie dam rady wskoczyć? Dobra. Nie, za wysoko jest. No to trzeba do domu wejść. Dobra, jestem. O, skrzynka. Dawaj, Andrzej, chwytaj się. Dobra. Brawo. Gdzie ten zrzut? O, mam. Najpierw tego gościa trzeba wrócić. Mam nadzieję, że ja tak nie skończę. Skończysz. Dobra, to czekam na ciebie. A, bo tu skrzynkę chciałem otworzyć, no ale dobra, już jestem. A gdzie masz skrzynię? Na dole. Oczywiście, nic tu nie ma. Leci samolot. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. Jasne. Protip, szybko lecimy do tego pierwszego, co spadł, a nie do tego drugiego, bo zgarniemy wtedy ten. To prowadź. Nie dokładnie pamiętam, gdzie to jest, ale gdzieś tutaj. Gdzie to spadło? Gdzieś tutaj. O, o, tutaj, dobra. Nie, czekaj. Czemu tutaj? No i konka jest tutaj. Aha. Jade, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to się. Dobra. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Oj tam, ten też sobie otworzymy. Co tu? O, granat samoróbka. No właśnie. Amunicja do pistoletu. A może znajdziemy tu pistolet do tego gościa, czy nie? Nie za bardzo chyba. Nie, na razie mam tylko te zwykłe. Mhm. Dobra, ja na pewno będę musiał sprzedać rzeczy, bo już nie mam miejsca. Broń sobie rozkładaj. Ty słabszy. Poniżej 20. Czekaj. Ulepszenie broni, dobra, to wiem, jak to się rozkłada. A jest, rozmontuj. Dobra. Dobra, to idziemy. Ja muszę sobie chyba inne bronie trochę przypisać. No, czekaj, ja mam tutaj. O to. Ja mam młotek. Bo to tak działa, dobra. Czekaj, bo już się nawet nie pamiętam, jak się ten ekwipunek obsługiwał. Ty, bo ja się ledwo trzymam na tej krawędzi. Nie, no jak ledwo? Zobacz, przecież ty pięknie słowiański przykuc robisz. Lecimy, nie śpimy. Lecimy do zrzutu. Dobrze, że to my nie robimy zrzutu. Zabezpieczamy to od razu? Bo w sumie noc się robi. A bo to gdzieś tam na górze. A, to ta wieża. Będziemy musieli się wspinać. Ale warto to odblokować. Musisz zawrócić. Już prawie tam jestem. Uda mi się. No dobra, to na razie po ten zrzut możemy pobiec. No, wierzą, to może kiedy indziej się zajmiemy w takim razie? Ale ty szybki jesteś, nie mogę cię dogonić. No człowieku, jestem niczym Usain Bolt. Jeden zrzut. Hey, Crane, Usain Bolt, na dole, tutaj. Weź, idź spać, ty, jeden z drugim. Do spania ogółem, o wzrost poziomu, to sobie jeszcze ogarnę punkcik. Oho. Ja chcę skilla, że jak leżą, to można im łby rozwalać, nie? Tylko kopię, Boże. Poziom siły, zobaczmy. No ja zaraz będę miał czwarty. Twoje kopnięcie ma 10% szansę na ogłuszenie. Wycelebrają no, ja metanu. To odblokowałem, bo to... Wezmę sobie to, tego kopniaka. No teraz to będziemy rana robić do wieży, że ło. Proszę nie spoilować. Nie no, tak naprawdę to antyzynę zbieramy. Tu Crane, właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze Crane, otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Raisowi. Słuchaj uważnie.
Jest bardzo prawdopodobne, że to Raiz jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Raizem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Czy on jest głupi, czy głupi? Jay, słucha rozkazów. Nie ma w nim antyzyny. Nic? No żeż kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, budzą się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera, usłyszeli mnie. O, a to przemieniec, mój drogi. I ale piękna twarz. Czekajmy. No ja już sobie nogę połamałem. Dobra. Ja też. Ja idę tędy. Dobra, ja biegnę za tobą. O, można się przez ramię spojrzeć, fajne. O, przemieniec, siema. My idziemy tędy. Boż ty kurde, jakie to jest wielkie. No ja to mogę zabić, ale nie chcę mi się. Co to kuźwa jest, mutant? Dawaj Andziej, biegnij. Jak cię goni? Co jest? Dobra, ma. Napierdzielę. Wiesz co? Weź idź spa. A, nie ma go. Gdzie on jest? O, mnie już zgubili. Pozdro. A jednak nie. No ja już prawie wierzę. Jak ci idzie? Boże, dwa przemieńce! No chwytaj się, Gamoniu, wskakuj do góry! Co jest? Czemu nie mogę się chwycić? Umarłem. Ja pierdzielę, nie muszę apteczkę zrobić. O, o, one się wspinają! Tak, one się wspinają, dobra. O kurde! Ja wróciłem do gry, biegnę szybko do wieży. Jak tu wyjść? Musimy to otworzyć. Możesz do mnie tu przyjść chyba? A nie, wróć do wieży. Czekaj, bo ja nie wiem gdzie ja jestem. Zarąbałem się w akcji wiem, trochę. Ja jestem. Jestem daleko za tobą, stary. A nie, jestem pod wieżą. O kurde. O, dobra, kurde. Chyba będę żył. Ja robię sneaky peeki teraz. Dobra, jestem. Jestem w wieży. O kurde. To było grube. Rozgrywka nocą zwiększa, wiadomo. Aha, punkty siły zwinności są podwojone w nocy. Za ucieczkę dostajesz dodatkowe punkty zwinności. No dobra, dobra, okej. Okay. No właśnie, mega fajne podekspienie, nie? Dobra, ja tu muszę uważać, żeby mnie wykryli, cholera. Dobra, Usain Bolt. Sprint. Ja sobie apteczkę potworzę za ten czas. Przed twarzą mu przebiegłem i mnie nie zauważył. Jeszcze duży tutaj jest. Chcesz zobaczyć trupa przemieńca? Nie. Ja się cykam tam wychodzić. No właśnie, patrz na to. No chodź, chodź, chodź. Gdzie ty jesteś? O! Jezus, Maria. Dobra, chodź do tej wieży. Patrz, na nich jest sposób. Chodź tu. Chłop się zaraz tam będzie bawić. Chodź no tu. I co, i umrzeć zaraz, Andrzej, i co będzie? No chodź, jestem, chodź, no. Chodź. Nie, goni mnie. Odejdź. Dobra, ja idę do wieży, nie wiem jak ty... On się świeci, patrz. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Dobra, chodźmy na to piętro. Idziesz? No nie, nie zabiję go chyba. Kurde, został go w spokoju, zaraz cię będę musiał ratować, nie? No, za późno. Wiedziałem. Uciek, możesz podejść. A, zobaczyłem przynajmniej jak to wygląda, dobra. Dobra, chodź no nie, po prostu na górę. Strzał, dobra, idziemy. Wróćmy się. Braku mi strzał. Prawda, zakończmy zadanie jak ludzie. A nie jak nie ludzie. Dostałem punkt zwinności.
Ponoć 3. Do wieży w jednym kawałku. Czy to znaczy, że... Nie. To dostajesz 3 skill pointy? Nie. A już myślę... Nie, to by było za mocno chyba. Tu jakieś zadanko mamy. Alfie cię szuka. Jest w warsztacie na dole. Alfie? Czyli... No dobra. Ja wiem co to znaczy. Oj, oj, oj. Tu jeszcze mamy dialog. Gdzie? A. Kobie? Przetrwałeś noc. Szkoda, że nie udało się z twoją misją. Oj, tam nie pokusiaj, Timurek. Będzie dobrze. Ja się biorę okazję, żeby się... Okazjonować, chciałem powiedzieć. Żeby się wykazać. Okazjonować? Tak. Brecken, daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie. Gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś. Ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi Crane'owi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty. Obadaj, ile nas by to kosztowało i wracaj mi tu żywy. Znamy się dzień. A właśnie, chciałem to powiedzieć, że bardzo szybko Krain zaufanie tu zdobył tych mieszkańców tej wieży. Bardzo, to jest coś takie... Bardzo szybko. No. Dobra, i mamy nowe zadanko, ale okej. Okay. Najpierw to handelek sobie pójdziemy ogarnąć. No, już odblokowałem mistrza rzemiosła, bo to fajna umiejętność jest. Tak, tak, dobrze. Dobra, posprzedawajmy te rzeczy. Czy ja coś mogę kupić od ciebie, stary? Tylko aż... inne kupuj, nie? Dobrze cię widzę. A może ja sobie wytworzę w międzyczasie? Nie ma co za bardzo to kupować. I 5 wytrychów mogę wytworzyć naraz. Fajny ten mistrz rzemiosła. Git, git. Dobra, lecimy. Czekaj, ja muszę ekwipunek sobie tam ogarnąć trochę. Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem. Uwielbiam to, że ktoś tak szybko wczytuje, że Krain nie dokończy nawet zdania. Na tym loadingu. No. Dobra. Co? Wyłącz inwazję, wyłącz. Wyłącz? A co to w ogóle jest? Czy ty właśnie to włączyłeś? Wyłączyłem. Dałem wyłącz. A, co dobrze. Ja ogółem czytać potrafię, jeszcze. Jeszcze mówisz. Jeszcze, to jest kluczowe. Jeszcze. Dobra, ja zrobię wytrywków. Jak się naprawia bronię? Nie wiem. O, napraw C jest. Bo mi się wszystkie te broni już pozużywały. Nie mam czym ten, nie mam czym bić. Ubach, dobra. Na co tam czekasz na mnie? Ty jesteś Alfie? To ja. Elektryka, konserwacja budynku. Dzięki mnie jakoś się dokręci. Mimo, że wpadłeś, miałem po ciebie dzwonić. W czym problem? Cóż, mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że przywróciłeś światło w całym kotle, to fakt. Zła, że przez to było zwarcie sieci koło estakady. Ciemno tam teraz jak w dupie. I ktoś musi włączyć z powrotem prąd, tak? Są dwie podstacje. Włącz obie, pstryk, pstryk. Kolejność nie ma znaczenia. Potem włącz główny bezpiecznik w głównej rozdzielni i będzie świecić jak choinka w święta. Chyba dam radę. Jasne, że dasz radę. Każdy biegacz by dał. Ale jest haczyk. Wyłączone światło utworzyło ciemną plamę dla przemieńców. Roi się od nich po zachodzie słońca. Więc skonstruowałem pułapkę. Jest na miejscu, gotowa do użycia. Jeśli zdołasz tam dojść i włączyć prąd po zmroku, możemy usmażyć sporo tych dziwolągów za jednym zamachem. Po zmroku? To nie będzie łatwe. Pewnie. Dlatego nikt się nie zgłosił do tej roboty.
Ale myślę, że ty jesteś trochę od nich odważniejszy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jestem pełen dobrych chęci. Kurczę, chcesz pomagać, co? Ale musisz być twardzielem, albo długo nie pożyjesz. Czemu jak gadam z tym gościem, mam vibe jakiegoś Walaszka? Elektryka, prąd nie tyka i te sprawy. Dobra, coś nie, tu jeszcze mamy do wzięcia? Chyba nie. Nie, idziemy do rejsa. Jade? Słyszę. Nie, no czekaj, co my tam mamy do zrobienia? A nie, jest noc. Właśnie, jest trzeba noc. Się przespać. Co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Mogli się dialogu posłuchać. O, jest dialog, dobra. Ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane, naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z Antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Ten, co się przebiera częściej niż... co pół dnia chłop zmienia strój. Dobra, zobaczmy zadanka, bo tak... Rejs. Ja bym to napięcie może zrobił. Nie, nie chcesz tego teraz robić. Nie chcesz teraz tego robić. Uwierz. A, bo to jest trudność średnia, faktycznie. Nie chcesz tego robić. Co, lepiej zostawić? Lepiej chodźmy do rejs. Okej, lepiej na później, tak? Owszem. Dobra, to zostawmy to w takim razie. Jaki ja tu mam weapon? Dobra. Zabij żołnierzy Rejsa, no spoko. Tak, idziemy z nim negocjować, ale zabijmy jego żołnierzy. To jest plan. Co jest? On jeszcze żyje? Co jest? Co za gościu? Ja chciałem go przeszukać, bo było napisane, że nie żyje i nagle zmartwychwstał, nie? Co jest? O, no ten co to już kurde? Nie żyje. Młotek stolarski, przeczytałem młotek stulejarski, ja pierdzielę. To dużo spędzamy czasu z pewną osobą. Tak, tak, pozdrawiamy. No, pozdro, mokry. Ożeś tu płynnie przeskoczył, łopa. No człowieku, ja w Mirror's Edge'a robiłem speedrun kiedyś, także wiesz. Pamiętam, już miałem tak wyuczoną tą grę w pewnym momencie. Nie wiem, czy tam chyba w 2 godziny przechodziłem Mirror's Edge'a. Miałem takie przejście raz, że... Chyba raz się właśnie tylko pomyliłem. Że spadłem gdzieś tam. Śmiałbym się, jakby mnie walnął pociąg. By było takie typowe. Nie mieliśmy jakiejś strefy po drodze, nie? Nie było nic. Nie. Dobra. No i cię Viral zauważył i nas goni. Niech się odczepi, bo Viralem to będzie, jak mu rozrąbię łeb. No, już leży. Okej, Rahim, jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia. No, już nie mam Virala. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. O nie, jak wszystko się zombiaki zrespiły nagle. Brzydko to wyglądało. Czego tu szukasz, matko jebco? Nie wyzywaj mnie tak. Wysłał mnie Brecken. Brecken? Ten dupek zwierzy? Dobra, czego on kurna chce? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. To może być nawet zabawne. To za chwilkę. Jeszcze punkcik umiejętności sobie ogarnę. Coś ty tam zrobił? Nic. Jakiś taki dźwięk, bo jakby goście dostał bułę na twarz. Dobra. No nie można, ludzi. Nie można się tu tłuc. A szkoda, że tak maczetą, tak siup. Łowca rączek. Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosty. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy twoja lewa?
Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Jeszcze... Można to wziąć. Co? Aha, ten nóż do trzciny. Dobry jest ten nóż. Myślałem, że rękę można wziąć. Patrz, jak kość tu wystaje. Super. Lekcja anatomii. Tak, uczymy i bawimy. Tak. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację. Teraz wiecie, dzieci, że da się komuś odciąć rękę. I że w środku są dwie kości. Takie duże. Jesteś wreszcie. Karim. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach. W Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capon. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieżę antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by... To niezłych macie ludzi. ...nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. No, ale że my dla Zwola pracujemy na początku gry, to jest takie... No właśnie. A w sumie Crane nie ma wyboru trochę, no dobra. On teraz jest potrójnym agentem. W zasadzie tak. To jest dopiero przerąbana robota. Ja już bym się pogubił na przykład. Obraz kontaktu się z gru, chciałem powiedzieć, Gierę. Z gru drugiej minionki. Gru to zostawmy. Co ja robię? Dawaj, bo musimy podążać za cholernym pociągiem. Ty jesteś we mnie? Crane. Może. Spotkałem Raisa. Cię nie widzę w ogóle. Wątpliwości, że to Sulejman. Bo jesteś we mnie. Psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego watażkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie. Wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. Ale moim zdaniem on trochę za blisko tej siedziby się skontaktował. Czy ktoś to mógł zobaczyć po prostu. No, jeszcze na takim wysokim dosyć miejscu, nie? Gdzie jest widoczny. No. A tu mamy domek, możemy to ogarnąć. O. Hej, Capon, jesteś gotowy? Co dokładnie mam zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta. To trzeba się wspiąć, stary. Poczekaj, jeszcze Andrzeja uratujemy. Być może, ale cesarz musi kontrolować swoje imperium. Dobra. Pieniądze eleganckie. Kurde, ja mam jakiś naprawdę problem ze wspinaczką. A to aż tak wysoko po tym rusztowaniu? Ocie, panie, to ja spadnę zaraz. Nie aż tak wysoko. Na ludzie. Jak ty tu wszedłeś? No ja wszyscy na górze. What? Jak? Czekaj. Szybko! Boże, dużo ich tutaj. No szybko to na pewno. Łoj, dużo! Dużo! Kurde, dużo! Czekaj. Łuk! Nie mam strzał. No to super. Skoczy ci na łeb. Dobra, już chodzę po drabinie, już lecę. Dobry wieczór, Polsko, witamy, jestem. Z buta wjeżdżam.
Dobra, ten leży, uwielbiam lutowanie w trakcie, jak ty kopiesz te zwłoki, nie mogę. Dobra, pan na to. Łodzio! O, wypadł. Ale zleciał, no i pozdro dla niego. Bum, bum, leć mi stąd, już, poszedł, poszedł, leć! Do ognia, już. Ale muszę przyznać, że z jednej strony ten pasek kondycji podczas walki to mnie trochę irytuje, ale tak z drugiej strony jakby można się było nieustannie naparzać, to też by taki brak balansu trochę był. Dobra, a czemu to jest jakaś biała kropka? Zadanie tu mamy? To jest związane z tym domkiem. Nie, to jest z domkiem związane, tak? Dobra. Domek. Bezpieczna strefa, okej. Dobra, a coś tu mamy w środku może ewentualnie? Aha, zamknięte, pozdro. Możemy coś tu polutować, tu znowu zadania specjalne, ale dobra, to zostawmy. To jest wszystko zebrane? Posążek tu masz, nie wiem czy zebrałeś. Tuki, a gdzie posążek? Na skrzyni drewnianej. Już mam. A tu się da otworzyć? Czy... Nie, to podczas misji się otwiera. Drzwi zamknięte są. Dobra, no to co? Myślę, że możemy kończyć chyba powoli tutaj. Co myślisz? Kończymy? No możemy. Dobra. Jeszcze jest do zebrania? Nie za bardzo. No dobra, no to co? To mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Dying Lighta. Ejo! Yo.